Cześć i czołem moi kochani, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Na szczęście już wiem, udało mi się wrzucić odcinek wam na drugi dzień świąt, także hip hip hura, słuchajcie. Cóż nam zostało teraz do roboty? To samo co ostatnio, czyli wozimy prezenty. Wozimy prezenty bez mitrężenia cały czas. Szukamy oczywiście zleceń zewnętrznych, żeby nabijać sobie ten poziom prezentowy i pewnie znowu jakąś taką krótką traskę złapiemy, z tym, że do Burgas, dokładnie, no będziemy robili te 250 km albo 212 w drugą stronę. Żeby nabijać poziom, mamy w tej chwili 8 poziom świątecznej atmosfery. Puh, to nie WOT. 8 poziom. Oczywiście, że mi net zamulam, jak mogło być inaczej. Poczekajcie chwileczkę, zaraz się powinien podłączyć, mam taką nadzieję. Internet z kartofla po prostu. Dobra. Teraz się udało, także śmigamy kolejną, dziewiątą trasę. Zostanie nam tylko 6, czyli nie dużo, nie mało, lecz sam raz. Mamy kilka kilometrów, żeby ładunek odebrać. Zatrzymam się jeszcze, bo po drodze będę chciał odwiedzić mechanika. A tu jest, no to będzie po drodze. Mechanik i spanko przed odbiorem towaru, idealnie. U was jest dzisiaj chyba poniedziałek, tak myślę, to jest trzeci odcinek, ja nagrywam to w sobotę, także nie w piątek, to jest sobota. U was jest, słuchajcie, poniedziałeczek, także jak widzicie, nagrywam troszkę na zapas, ale to też dlatego, że nagrywam te krótkie odcinki, więc mam czas. Jeden wieczór mogę nagrać 3-4 odcineczki. No bo nie wiem, kiedy uda mi się, że tak powiem, rozwiązać problemy, wiadomo z czym, czyli z internetem. Strumyków na razie nie będzie. Ale wszystko, myślę, powoli będzie szło ku dobremu. Nie mam wam teraz tutaj nic nowego do powiedzenia, bo tak jak mówię, nagrywam to ciągiem. I w sumie nie zmieniło się nic, poza tym, że się wykąpałem. Zastanawiam się teraz, czy kupować sobie kamerkę, bo widzicie, cel donate'ów jest na kamerkę Logitech, ale tak naprawdę już troszkę grzebałem, gadałem też kiedyś ze Skłonewcią i wiem, że tak naprawdę jestem w stanie do OBS-a wrzucić obraz z telefonu, z kamerki. Jak już, tak powiem, nie będę miał internetu z kartofla, tylko z wiadra, to nie wiem, czy nie będzie to rozsądne, żeby, powiedzmy, podłączyć sobie telefonik pod sieć, czy mam w sumie podłączony go cały czas i właśnie działać w ten sposób, że nie kupować kamerki, tylko używać telefonu. Jest taki program do przechwytywania kamerki i można to spokojnie w OBS-ie ogarnąć. Jako że trzeba oszczędzać, bo plany życiowe są jakie są, czyli są duże i być może nawet czasem przekraczające możliwości na chwilę obecną, to trzeba, że tak powiem, się do tego dostosować. Chyba tak zrobię, no pomyślę jeszcze. Lepiej te kilka stów odłożyć na inne wydatki. To jest coś, o czym wam mówiłem i coś, co zrozumieją miłośnicy samochodów oraz rodzice. Jest takie fajne powiedzenie,
że rodzice wydadzą na swoje dziecko tyle samo, co miłośnik samochodów na samochód. Czyli generalnie chodzi o to, że wydadzą każdą kasę, którą mają. Czyli jeżeli masz 20 tysięcy, to wydajesz 20 tysięcy na dziecko. Języki, komputery, szkoła, tańce, piruety i inne rzeczy. Podobnie jest z samochodem. Jeżeli chcesz kupić samochód, jesteś miłośnikiem motoryzacji. I załóżmy, że jesteś singlem. To zbierasz i odkładasz absolutnie wszystko, co możesz na nowy na nowy samochód i po prostu wydajesz każdą kasę, którą masz. Tak samo jest z dzieckiem, tak samo jest z podejrzewam z innymi pasjonatami, więc no ja też nam też się plany tworzą cały czas, realizujemy jeden plan, to na horyzoncie pojawia się następny, więc szkoda mi w związku z tym wydawać dodatkową kasę na kamerkę. Jeżeli mogę to zrobić w miarę bezkosztowo, używając telefonu. Coś takiego będę chciał, słuchajcie, ogarnąć. Więc być może jak ktoś z was mi da ten cel kamerkowy, no to wybaczcie, ale może kupię za to coś innego. Wszystko nie jest spracowane, jak wiecie, kamerka taka inna nie musi być obowiązkiem akurat w tym wypadku. Jeżeli można to zastąpić, jeżeli będę miał porządny internet, to nie widzę przeciwwskazań, żeby używać kamerki telefonowej. Mógłbym porobić testa oczywiście, tylko że no mówię, w tym moim internecie, który mam teraz, to nie ma sensu. Jak ogarniemy temat internetu, to się przymierzę do kamerki z telefonu, no bo jednak wysyłać ten obraz z kamerki to też wymaga od mojego kompa, mojego internetu pewności. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się nie rozbić, ale zobaczymy. Myślę też, słuchajcie, nad zmianą miasta. Żeby nie robić tej samej trasy jeszcze 5 razy. Tylko żeby przejechać kolejną trasę w troszkę inne miasto. Nawet też tutaj w obrębie Bułgarii czy Turcji. Ale żeby coś innego, coś lepszego porobić, poszukam może, jak dojedziemy teraz dodatkowego miejsca i pojedziemy może kolejną traskę, nie tak te 250, to na przykład 400, bo to nam wielkiej różnicy nie zrobi. Poczekajcie chwileczkę. To nam wielkiej różnicy nie zrobi, a zawsze będzie jakieś rozmaicenie. Wodna. Tutaj było więcej szczęścia niż rozumu. Dobrze, idziemy dalej. Już na pewno liczyliście na jakieś dachowanie. Ja wiem, ja was znam, łobuziaki. Ja powiem wam, że na Ultra jest różnica w ETS-ie, jest. Cieszy mnie to niezmiernie.
Dojeżdżamy do granicy już chyba, tak? Ze specjalną dedykacją dla Stefci, kierunkowskazy. I patrzcie, już jest granica. Dobra, potem śmigniemy sobie na jakieś Węgry. Może w górę. Będziemy mogli jakąś nową trasę poznać. Może będzie trochę dłuższa, ale... ale ciągle fajna, ciągle atrakcyjna, bo jakoś, słuchajcie, boję się robić kolejny raz tą samą trasę, bo coś czuję, że znowu będzie czołówka na tym samym zakręcie, na którym już się dwa razy pocałowałem z innym pojazdem tej samej klasy, co moja. Trochę się cykam, oczywiście mi na Kasi nie zależy, ale są czasem takie przeklęte miejsca, które lepiej człowiek ominie, powinien omijać, więc to jest chyba jedno z tych miejsc. Jak jesteśmy tutaj, mamy to paliwo po 1 euro, to też zatankujemy przy okazji. Tu jest zawsze kłopot, żeby wyjechać. Kto projektował ten wyjazd tej stacji benzynowej? To jest jakieś chore. Powinno się. Teraz rentgen oczywiście z dupy. Dobrze, ale ominęliśmy to miejsce. Jedziemy do Burgas. W Bułgarii zostało nam 100 km. No jeszcze. Oczywiście to było zbyt piękne, więc mamy kolejne bramki. O, jeszcze się... załamałem. Dzień bez wypadku to dzień stracony. Dobrze, że tylko 12%, a nie 30%. No i tak już na trasie dołożyłem, nie? Mamy długie, bo po ciemaku jeździć nie lubię, a tym bardziej w realu. Tutaj w realu to mi już nie przeszkadza, ale tak nie cierpię jeździć. Jeszcze jak pada deszcz, jeździ. No nie wiem, czy macie ten sam kłopot, czy nie. Po prostu mokry asfalt, od którego odbija się światło, to jest mega, mega męczące dla wzroku. Przynajmniej mojego, nie wiem, czy inni z was, którzy jeżdżą, już są na tyle duzi, żeby jeździć samochodem, odczuwają ten sam dyskomfort. Już nawet nie mówię o tym, że jest ślisko, trzeba jechać wolniej. To mnie jakoś już tak nie rusza, bo wydaje się, jeżdżę jak jeżdżę, ale jeżeli chodzi o życie cywilne i realne, to jeżdżę wolno, jak babcia. Przepisowo raczej, więc mam świadomość, że jak para, to trzeba zwolnić. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie jeżdżenie po ciemku w deszczu, to bardzo tego nie lubię. Tak samo po ciemku nie lubię jeździć, no chyba że może autostradą. No wiecie, pieski wyskakujące, dzieci po ciemku, pijani rowerzyści, to jest tragedia. Na autostradzie jest troszkę inny komfort jazdy, nie?
Tak, plusem tych tras jest to, że się nie zdążysz rozpędzić i tak naprawdę już jesteś na miejscu. A i tak te 2000 km ponad zrobię, więc przegonię Loco Maroco. Oczywiście nic mi to nie da, bo i niezależnie od tego, czy ja wygram, czy nie, i tak koszulki w trackbooku będą na trackbooku. Dla widzów, którzy zrobią najwięcej tysięcy kilometrów w grudniu. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że ta rywalizacja będzie bardziej zacięta. Tutaj widzę, że Loco Maroco i bodajże Kędziorek zrobili sobie dużą przewagę na początku i teraz nie grają, bo grupa pościgowa nie istnieje. Znaczy jest Stefcia, która oczywiście już ma koszulkę, więc nie jest brana pod uwagę. Kolejny jest Jacuś, który teraz z racji zabiegu przy kąpie nie może siedzieć i grać. No, poniżej no, tam jest kilka osób, ale jeszcze Klockowski gra, ale on tak naprawdę ETS-owo to tylko na konwoje, nie? A że ja mam internet teraz z koziej dupy, to konwoi nie ma. Mówiłem już wam o książce, mówiłem o a prezenty to wiecie, ja w moim wieku dostaję na przykład bluzę albo tego typu rzeczy. Na szczęście jeszcze nie skarpetki i krawat. Więc no, prezenty to wiecie, prezenty dostają dzieci. Dorośli tam to mają obowiązek, nie? Proste. Sprawdzimy to paliwo. Bo mam zamiar stąd odjechać, więc nie będę raczej już tankował przez dłuższy moment na granicy. Jaka jest cena paliwa? Taka zła. Myślałem, że będzie drożej. Dużo. To tak naprawdę żadna różnica w cenie. Wey. Jestem zawiedziony. Wydawało mi się, że tam w Niemczech cena była wyższa. Mogę się mylić. No i moi drodzy, kolejna traska zrobiona. Same pozytywy. Atmosfera się nabija. Czy ja go zdążę dziabnąć przed zakrętem? Kto mi dał prawo jazdy? Ktoś zapyta na pewno kociasty. Wybacz, to była potrzeba chwili. Jako kulturalny kierowca muszę się kiedyś wyżyć i lepiej, że wyżywam się w ETS-ie, a nie w realu. Lokacja jest tak sama, czyli taka sama, czyli zostawiamy prezenty wśród kontenerów. Ciekawe, czy w tym samym miejscu, czy w innym. Ostatnio jechaliśmy tam na koniec. Miejsce jest to samo. Także no, żeby sobie urozmaicić, to po prostu trzeba zmienić miasto. Ciekawe, czy Burka zda nam taką możliwość. Ładunek dostarczony. I chyba już tak 10 poziom. Ja się już zgubiłem, albo 9. Teraz sprawdzimy. 9 dopiero. No dobrze, kochani. Pięknie wam dziękuję. I mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Pa, pa i cześć.